Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje i koordynuje kampanię po raz drugi pod nazwą Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa. W tym roku skupiliśmy się na szeroko pojętych środkach psychoaktywnych i ich destruktywnym wpływie na organizm ludzki. Kampania obejmuje cykl działań edukacyjno-profilaktycznych, które skierowane są do społeczności gminy Lubawka ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych. Celem kampanii naszej jest zapobieganie destruktywnym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, a także podniesienie świadomości społecznej naszej gminy w temacie uzależnień od środków psychoaktywnych. W naszej kampanii biorą udział wszystkie szkoły z terenu gminy Lubawka. To jest szkoła podstawowa w Miszkowicach, zespół szkół publicznych w Chełmsku Śląskim oraz zespół szkół publicznych w Lubawce. Jak sama nazwa wskazuje, jest to Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa, więc każdy etap naszej kampanii odbywa się przy czynnym i z takim dużym zaangażowaniem młodzieży. Udział, tak, bardzo chętnie bierze udział. Są to działania, uważam, takie, które im odpowiadają, podobają się, a jednocześnie przynoszą taki pozytywny rezultat w sferze takiego uświadamiania, czym są uzależnienia, czym są środki psychoaktywne i z jakimi konsekwencjami wiąże się ich używanie. Zachęcam również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa i tam, dając tak zwane polubienie, można na bieżąco śledzić aktualności z przebiegu naszej kampanii. Co to znaczy zdrowo żyć? Odżywiać się zdrowo. Jeść zdrowe rzeczy. Jeść owoce. Trzeba jeść dużo warzyw i owoców. Trzeba dużo chodzić na pole, żeby być zdrowy. Że trzeba jeść dużo warzyw. Żeby jeść dużo owoców i warzyw. Pić dużo zdrowych soków. Zdrowo być, to dobrze się odżywiać. To znaczy, że musimy uprawiać różne sporty. To znaczy, że trzeba wychodzić na spacery i się czepnąć powietrza. Zdrowo żyć to znaczy nie oglądać telewizji. Trzeba pić zwykłą wodę. Żeby za dużo nie grać na komputerze. Zdrowo żyć to znaczy, żeby nie jeść nic słodkiego. Żeby nie jeść batowników. Zdrowo żyć to znaczy, żeby jeść dużo witamin. Żeby jeść owoce. Można też ćwiczyć. To znaczy dużo jeść i pić i być bardzo zdrowym. Że się je bardzo dużo owoców, warzyw, pije się zdrowe soki, no i dużo odpornych rzeczy. Trzeba właśnie dużo ćwiczyć. No i właśnie dużo robić z siebie energii. Zdrowo się odżywiać. Żeby na przykład biegać i uprawiać sport. Jeść owoce. Co to jest uzależnienie? Jak ludzie zapalą, to są tacy sami uzależnieni. Można się uzależnić od gier. Od piwa. Od wina. Od wódki. Od Coca-Coli. Od jedzenia słodyczy. Uzależnienie to jest, jak człowiek dużo pali papierosów i bez nich nie może żyć. Człowiek uzależniony czasami się ma agresję i nie jest zadowolony, bo nie ma czegoś swojego. To znaczy, że człowiek nie może żyć bez komputera. To znaczy, że człowiek nie może żyć bez coli. To znaczy, że jak człowiek gra na PlayStation, to nie może przestać. To znaczy, że się za dużo gra. Uzależnienie to jest też od papierosów. Siedzieć nie za blisko na laptopie. Siedzieć blisko przy telewizorze. Za dużo nie grać. Co nam szkodzi? Złe rzeczy. Słodycze. Papierosy. Szkodzi nam piwo.
Szkodzi nam Pepsi. Chipsy nam szkodzą. Narkotyki. Lizaki. Szkodzą nam też słodycze. Szkodzi nam cola. Piwo. Szkodzą nam narkotyki. Wódka. Szkodzą nam papierosy. Szkodzi nam komputer. Słodycze, jak się je za dużo słodyczy, no to mogą się zęby zepsuć. I granie na komputerze, bo mogą się popsuć oczy. Za długo siedzenie na telefonie albo komputerze. Szkodzi nam, że na przykład się nigdy nic nie pije, nie je. No i że się po prostu wychodzi się bez czapek albo w samych bluzach lub pod koszulkach na dwór. Jest se od dymu auta, albo traktora z różnych aut, albo motory, za samiat mają. Od spalin. Szkodzi nam dym od papierosów i szkodzi na przykład pot. Hamburger. Frytki. Hot dog. Cukierki. Niezdrowe napoje gazowane. Super. Pepsi. Słodycze. Cukier. Lody. Ciasto. Żelki. Pizza. Nie można grać na laptopie, bo będą boleć oczy. Szkodzi nam, że mama nie pozwala nam podchodzić do kuchenki, bo można się poparzyć. Mama nam nie pozwala jeść słodycy. Czym jest uzależnienie? Uzależnienie jest czymś takim, że jest uzależnionym od papierosów na przykład. Uzależnienie to, że ktoś cały czas coś robi, na przykład pali i nie może przestać. Uzależnienie to jest na przykład, że pije się piwo. Uzależnienie jest tym, że masz tą jedną rzecz i nie odrywasz się od tej rzeczy, że na przykład grasz na komputerze albo na czymś innym. Uzależnienie jest to nieodparta potrzeba, czynności. Uzależnienie jest to ciągła chęć powtarzania tego samego. Że się raz to zrobi i się robi to cały czas. Dla mnie uzależnienie to jest takie coś, że na przykład mówi się, że nigdy tego się nie tkniemy, że nie będziemy tego robić, że spróbujemy raz, a jak spróbujemy tego raz, to robimy to w nieskończoność. Jak ktoś cały czas ogląda telewizor. Jak ktoś nie może się oderwać od czegoś. A jak ktoś cały czas siedzi przy komputerze. Jak ktoś cały czas siedzi przy telefonie. Jak ktoś cały czas siedzi przy urządzeniach elektrycznych. Jak ktoś cały czas leży na kanapie. Jak ktoś cały czas robi to samo. Uzależnienie to znaczy, że ktoś ciągle gra na tablecie, na komputerze czy na telefonie i nic innego nie robi. Jak ktoś pierwszy raz próbuje czegoś, co nie robił, to zaczyna być dla niego coraz to fajniejsze i nie przestaje tego robić. Jak jakaś osoba mogłaby pić dużo alkoholu, no to może się od niego uzależnić i go cały czas pić. Na przykład jak ktoś na przykład się uzależni od grania, czyli cały czas gra w grę. Że cały czas coś robi? Uzależnienie to jest, jak ktoś nie może się od tego oderwać, jak picie alkoholu albo granie na komputerze nie kontaktuje się ze światem. Jak bierzemy na przykład alkohol i później bierzemy jeszcze jeden i tak ciągle. Od czego można się uzależnić? Uzależnić można się od gier. Uzależnić się można od papierosów i od narkotyków. Uzależnić się można na przykład od piwa, czy tam od narkotyków. Uzależnić można się od jedzenia słodyczy. Ja myślę, że mogę się uzależnić od gier. Ja myślę, że można się uzależnić chodząc na wagary. Od grania na komputerze, od alkoholu, od nikotyny lub od narkotyków. Uzależnić można się od kogoś innego, na przykład od jakiegoś aktora. Robić wszystko to samo, co on robi w jakichś filmach i upodobniać się do niego. Można się jeszcze uzależnić od pracy, zakupów i przedmiotów. Od gier hazardowych. Od czego wy się możecie uzależnić? Od telewizji. Od grania na komputerze. Od grania na telefonie. Od komputera i narkotyków.
Możemy się uzależnić od papierosów, alkoholu, substancji psychoaktywnych, gier komputerowych oraz telewizji. Od telefonu, tableta, komputeru, telewizji. Od alkoholu. Od narkotyków. Można się też uzależnić od papierosów. Uzależnić się można od palenia papierosów. Można się uzależnić od gier. Od kokainy, marihuany, chociaż to są narkotyki. Od tytoniu. Od alkoholu. Od alkoholu i narkotyków. Od grania na komputerze. Od hazardu. Od słodyczy. Jak wygląda człowiek uzależniony? Ten człowiek, który jest uzależniony od picia alkoholu, jest brudny, taki, nie wie, nie czuje moczu, że sika na przykład. Cały czas coś robi i nie może przestać. Jest niezadbany. Uzależnienia to jest człowiek zmarnowany człowiek. Jest niewyspany, widać po oczach i jak chodzi. Jak jest na przykład uzależniony od gier komputerowych, to cały czas o nich będzie opowiadał każdemu, jakie osiągnięcia z nich zdobył. Jeżeli jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków, to się przewraca cały czas i zachowuje się bardzo dziwnie. Jeśli jest uzależniony od gier wideo, może wyglądać blado. Jeżeli się człowiek postara i się weźmie na to, jest uparty, to uda mu się. Ma zazwyczaj mocno czerwone oczy, ponieważ robi coś po prostu bardzo długo i przez to mogą mu się zacząć robić czerwone oczy, bo na przykład, przepraszam za to, że powiem, ćpa na przykład. I przez to się robią czerwone oczy. Ma bladą twarz. Nic nie mówi. Ma takie trochę czerwone oczy. Nosi okulary. Nie wiem. Człowiek uzależniony od alkoholu jest bardzo pijany. Jak nie dostanie alkoholu, to wtedy zaczyna się trząść. Cały dzień odrywa od oczu, od ekranu na telefonie albo na tablecie, od komputera też. Jak jest uzależniony od alkoholu, to wygląda tak, że jest ciągle niespokojny. Roztrzepany i jest nietrzeźwy. Jest niespokojny i czasami może w nerwach uderzyć kogoś i pobić. Albo zabiera komuś pieniądze. Dziękuję Wam bardzo za udział w naszym sondażu.